Program, ale rzeczywiście to jest ten moment, to jest ta chwila, bo Artur Żmijewski, który siedzi tu na tej kanapie, rzadko udziela wywiadów, ale teraz jest twoje święto, twój czas, więc możesz spotykać się z dziennikarzami. Dzień dobry. Mogę, dzień dobry, mogę spotykać się i mało tego, nie mam nic przeciwko temu, tylko... Chyba nie lubię się spotykać wtedy, kiedy nie mam nic do powiedzenia. A teraz masz. A teraz... Powiedz, czy ty już odpocząłeś, czy ty już odetchnąłeś, bo przecież we czwartek odbyła się uroczysta premiera filmu sami swój początek. Jesteś reżyserem tego filmu i tak podejrzewam, że wczoraj to z ciebie schodziło to powietrze. A w jakiej formie jesteś dzisiaj? Jestem w znakomitej formie dzisiaj. Bardzo dużo, że tak powiem, fajnych opinii usłyszałem od wielu przyjaciół, znajomych, od, od kolegów po Fachu, więc. Bardzo mnie te opinie podbudowały, a, ale rzeczywiście wczoraj zrobiłem sobie Dzień Wolny po to, żeby troszkę odsapnąć, żeby te emocje premierowe ze mnie delikatnie zeszły. Odwołałeś wszystko, co miałem? Odwołałem wszystko, co miałem. Spaść do dziesiątej. No, nawet trochę dłużej, chyba. <grym> Ale, ale tak, ale dzięki temu dzisiaj fajnie funkcjonuje. Zastanawiałam się, czy taki człowiek jak Ty zajęty jest w stanie spać do dziesiątej, ale już wiem, że. Czasem mi się zdarza. Czasem mi się zdarza. Generalnie rzecz biorąc, ja od dziecka raczej miałem kłopoty ze snem i bywają takie momenty, kiedy jest mi niezwykle trudno, ale nauczyłem się z tym żyć i, i, i żyje mi się całkiem nieźle. Nie wiem, W jakiejś literaturze ostatnio przeczytałam gdzieś na łamach? Nie wiem, że ktoś nie jest w stanie dużo spać, dlatego że ma tak dużo myśli w głowie, że one po prostu nawet kiedy śpi, to tam. To, y, to, może być prawda. to może być prawda. W moim wypadku to może być prawda. Arturze, ile Wam zajął ten cały proces produkcyjny? Bo wiemy, dzisiaj oglądamy samych swoich, od, od wczoraj w kinach, mm -hmm. ale tak naprawdę kiedy Ty dostałeś scenariusz i propozycję? Bo to też jest ciekawe, że jednak mm. żyje się z tym filmem dosyć długo i z tym projektem, tak. i te nocą myśli mogą rzeczywiście tak. gonić. Tak, y, tak było. Y, to się wydarzyło w roku popandemicznym. Czyli to trzy lata temu ta propozycja do mnie przyszła, czyli w 2021 roku, ta propozycja do mnie przyszła, zadzwonił do mnie Mikołaj Fajks, jeden z dwóch Producent. producentów głównych, tak? W imieniu swoim i Tomka Kupskiego. zaproponował mi, żebym przeczytał scenariusz i ewentualnie, jeżeli mi się spodoba, podjął się reżyserii tego projektu. E, no więc w pierwszym momencie pomyślałem sobie, oszalał w ogóle, że zabierać się za samych swoich. To po, po co? Jaki jest, pro, jak, jaki jest w ogóle powód, żeby zabierać się za samych swoich po tylu latach? Ale jak przeczytałem scenariusz, to się okazało, że to nie jest ten sam film. Mhm. Tylko, że to jest coś zupełnie innego. Że to jest historia opowieść, opowiadana o, o ich życiu w Króżewnikach, Nie na ziemiach odzyskanych, mhm. tylko w Króżewnikach. I dlatego. Pomyślałem sobie, boże, przecież to jest kompletnie inny film. Tutaj można zrobić coś zupełnie innego i trzeba zrobić coś zupełnie innego. Od razu I... miałeś taką decyzję w głowie, że ja muszę to wziąć, ja muszę to zrobić? Czy ty masz zawsze Wiesz... tak, że jednak proces myślowy, a może nie, a, a może tak? Czy... Powiem ci tak. Czy jesteś w tym... spontaniczny działasz? To zależy, to zależy, bo czasem jest tak, że czegoś... Czegoś nie czujesz, do czegoś nie jesteś przekonany. W ogóle nie masz takiego przekonania, żeby to robić, ale wiesz, jakieś okoliczności powodują nagle, że decydujesz się. Tak było na przykład w wypadku drugiego zabicia psa Tomka Wisniewskiego, który niestety już nie żyje, ale to robiliśmy wtedy jako, jako przedstawienie telewizyjne Aha. i to, 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 to miało tak fantastyczne przyjęcie, tak fantastyczne recenzje, i ja tak uwielbiałem to grać, mimo że miałem obawy, bo mówiłem, ja jestem za młody, jeszcze mm. na mnie, ale Tomek mówił, nie będziesz świetny, i Lucyna świętej pamięci mnie na to namówiła. I bardzo, Kobierzycka. na przykład tak, Kobierzycka. Mm. I, I bardzo, bardzo rzeczywiście potem uwielbiałem ten projekt, bo spotkałem się tam przecież i z Wojtkiem Przoniakiem i, i z Gabrysią e, Kownacką. Wszyscy nie żyją właśnie w tej Więc chwili właśnie sobie ja też sobie to miałem, Ale miałem tę fantastyczną okazję, żeby z nimi być w tym. W tych pięknych okolicznościach Kazimierza, gdzie kręciliśmy zdjęcia, bo Kazimierz udawał wtedy Izrael. Mm -hmm. Więc czasem takie rzeczy się zdarzają, ale w tym wypadku tak nie było. W tym wypadku było tak, że przeczytałem scenariusz, pomyślałem sobie: wspaniały. Mm -hmm. Biorę. Potem pomyślałem: tak, pot wspaniały, biorę. Potem sobie pomyślałem, ale oczywiście e, będzie dym, będą nas hejtować, będą pisać niestworzone historie. Ale mówię, no, dlaczego nie? Otóż to, ty chyba nie przejmujesz się aż tak bardzo tym, co y, ludzie powiedzą, że Staram się po swoje. w ogóle, żeby to po mnie spływało. Gdybym się tego nie nauczył przez te kilkadziesiąt lat, kiedy pracuję, to pewnie już dawno bym wylądował w jakimś wariatkowie. A był taki moment w ogóle, że się tym przejmowałeś? Jak byłeś młodym aktorem, to brałeś pod uwagę opinie że... innych i to kierowało twoim aktorstwem, twoją drogą, czy nigdy? Wiesz co? Y, to mnie dotykało, to mnie dotykało, jak byłem młodszy to mnie bardzo dotykało, ale jeden, drugi czy piąty przypadek po kolei na, na, na różnych etapach mojego życia upewnił mnie w tym, że, że ja nigdy nie powinienem się takimi rzeczami przejmować, bo... To jest trochę inaczej niż na przykład u malarza, który jeżeli ma swój styl, wypracuje jakiś styl, to to jest jego znak rozpoznawczy i może się tym posługiwać do końca życia. Tak. U aktora, jak zagra bandytę, to mówią, o, no dobra, tylko czy ty potrafisz zagrać dobrego anioła. człowieka, anioła, czy ty potrafisz zagrać na przykład dobrego księdza, mhm. albo dobrego lekarza? Wiesz, że celowo. No o tym wiem, mówię, no wiem. Albo się w ogóle nie pytają, tylko ty grasz i robisz różne rzeczy. I przyznaję szczerze, ja mówiłem o tym wielokrotnie, natomiast bardzo szybko, jak wyszedłem ze szkoły, miałem to szczęście, że zyskałem rozpoznawalność. Tak. Ale jak no bo, bo zacząłeś po prostu z tak wysokiego C. Yy, no tak, dzięki Andrzejowi Łapickiemu, który pozwolił na to, żebym przyszedł na casting do, 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 do filmu Lawa, do, do cudownego Tadeusza Konwickiego, którego uwielbiałem. Zresztą cały ten film uwielbiałem i uwielbiam do tej pory, bo uważam, że on w ogóle nic nie ma. On się nie zastarzał, nie to jest nie niesamowite. Ogóle, ja tak. też widziałam jakąś powtórkę gdzieś tak. od dwa lata temu i on w ogóle jest tak. wciąż aktualny. Tak. I stamtąd wyszedłem z pewną rozpoznawalnością, ale, ale ta rozpoznawalność pchnęła mnie w taki tunel romantycznych bohaterów. A I w pewnym momencie pomyślałem sobie, nie, ja nie chcę grać tylko takich rzeczy. A ta szuflada już była. Tak. I potem nagle okazało się, że Władek Pasikowski postanowił y, zobaczyć we mnie bandytę. Wtedy zagrałem Wolfa, czyli otworzyła się przede mną kolejna szuflada. Przez kilka lat proponowano mi tylko podobne role, aż w końcu zagrałem lekarza w serialu, który zmienił kompletnie. Postrzeganie mnie jako y, aktora. Zostałeś znowu aniołem. I, i po iluś latach nagle wolta, która w trakcie trwania tego serialu jeszcze się wykonała, czyli zostałem księdzem, w międzyczasie grając różne rzeczy, bo przecież i w pustyni, i w puszczy zrobiliśmy i za co z, z Kawalerowiczem. I no i przecież teatrów w telewizji. Mnóstwo teatrów w telewizji jeszcze. mnóstwo też robiliśmy w międzyczasie. Więc y, powiem tak, y, bardzo szybko jakby w moim życiu i w moim myśleniu. Przyszło coś takiego, że pomyślałem sobie, okej, okay, mam tą szufladę, tą, tamtą, ową, to jest dla mnie znaczy wiem, że mogę z niej wyjść, tak? Tak, absolutnie. I wiem, że to mnie najbardziej kręci, żeby będąc tym dobrym za chwilę być tym złym. No bo albo też odwrotnie. to chodzi to o to zaskakiwanie też tak, widzia, prawda? Tak, tak. I też myślę samego siebie, no bo, tak. bo, bo, bo ty też sam nie wiesz, jak będziesz tak. jaki będziesz w kolejnej odsłonie. Też musisz y, przy każdym nowym projekcie podejść do tego z zupełnie innym nastawieniem, prawda? Mm -hmm. Ale, Ale zawsze z takim nastawieniem, że robię to po raz pierwszy. Nawet jeżeli jest coś, co pozornie wydaje się, że już mieliśmy za sobą. Ale e, e, ja, ja mam taki zwyczaj mawiać, że noszę taki plecak niewidzialny, do którego wszystkie te moje doświadczenia się wrzucają. On jest coraz cięższy, więc ja wiem, że nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić tak, jak je zrobiłem e, dwa, trzy czy pięć mhm. lat temu. Tylko będę ich chciał robić inaczej. Nie tak. dlatego, że tamto było złe. Tylko dlatego, że ja już mam, ja, ja jestem na innym etapie. No i ty jesteś też innym człowiekiem, bo to też no, wielokrotnie tak. aktorzy powtarzają, że te ważne role, że też jakby trochę zmieniają tak, was jako ludzi, prawda? Role spotkania z konkretnymi ludźmi, okoliczności, jakie temu towarzyszą, wszystko. To prawda, ale też y, myślę sobie o tym, że ta rola, y, no, przecież reżyserem jesteś od wielu lat i serialu, i y, mm. y, y, teatru, w telewizji. I myślę, że też to mogło być dla ciebie ciekawe. Ja I zastanawiam czy ty w ogóle. Y, jak podszedłeś do aktorów? Bo mówię o samych swoich teraz, o początku, dlatego, że moim zdaniem bardzo w tym filmie widać, że Ty ich kochasz i rozumiesz i pięknie ich prowadzisz. I też sobie myślę tak, że m, m, może to być stresu, może stresujące, ale taki, m, może być tak, tak, taki moment zastanowienia się, czy oni będą chcieli mnie słuchać, trochę zapytam prowokacyjnie. Eee, wiesz co, chyba, yy, chyba nauczyłem się komunikacji, będąc reżyserem, z, z, z aktorami w ogóle, z tymi, którzy do mnie przychodzą, bo z racji tego, że sam jestem aktorem, to dużo bardziej rozumiem ograniczenia wszelkiego mm. rodzaju, czy, czy na przykład, no, coś... To tak jest, że aktor, niezależnie od tego, czy przydarzyło mu się coś przykrego, musi zagrać komedię. Jeżeli coś wesołego mu się przydarzyło, nagle musi posmutnieć. To na tym polega zawód aktora zawodowego, na tym polega jego zajęcie i różnica między amatorem a nim. Amator może mieć natchnienie, a... Zawodowiec musi zrobić zawsze to, bez natchnienia, musi potrafić to zrobić, więc w to jest tym tak sensie warsztat to jest tak zwany warsztat, który jakby ja posiadam kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tak. zawodzie aktorskim. Powiedzmy niespełna dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie reżysera, więc jakoś tam doświadczony już jestem. I myślę sobie, że przez to właśnie, że w obu tych zawodach jestem, to znam ograniczenia obu z nich i też. Bardzo dawno temu już się przekonałem o, o tym, co, co, co to Wojtek Wójcik powiedział, że swoich aktorów trzeba pokochać. I jeżeli dobrze grają, wystarczy postawić kamerę w jednej pozycji, a scena sama się opowie. Bo taka prawda, nie, nie taka prawda jest, że niektóre sceny można opowiadać w jednym ujęciu zupełnie spokojnie. Nie wchodząc w żadne szczegóły, w bliskie plany, bo napięcie i dynamika tej rozmowy, czy, czy tej kłótni, czy właśnie tego szeptu jest taka, że wszyscy patrzą na to za zachwyceni, zaoferowani. Byłam w Tokarni, jak kręciliście scenę tej radości, bankietu po, po wojnie, po tak. wojnie tak, tak. Tak. i tam taka atmosfera panowała, że no, było czuć, że tam ojcem jesteś, żeby nie powiedzieć. Funkcja reżysera jest ale taka, na... że on musi szefować jednak na ja planie. Ja wiem, i... że była szefować, ale wiesz, ale miałam takie poczucie, że oni są wszyscy, nawet jak rozmawiałam z nimi na tym planie, ze wszystkimi aktorami, że oni są tacy jak spokojni, że oni nie ma, nie ma takiego powiesz, poczucia napięcia, jakiego, że coś z czymś nie zdążymy. Ty też miałeś w sobie tak bardzo dużo takiego spokoju wiesz... albo tak dobrze grałeś, że jesteś spokojny o nic się nie martwisz? Nie, martwiesz. miałem spokój, bo miałem bardzo duży komfort w współpracy z Piotrem i z, i z Arturem. tak? Oni obaj bardzo… Mówisz o Piotrze, Śliskowski, o Piotrze Śliskowskim zdjęć. i Arturze Gortatowskim, drugim reżyserze, który jakby, znaczy ich wiedza, umiejętności i to, że się kumplujemy pomagało nam jakby łatwiej ustalać pewne rzeczy. Ja, ja na przykład dzięki temu nie musiałem myśleć o drugim planie aż tak intensywnie, bo Artur to cudownie ogarniał. Tak. A Piotr proponował niektóre rozwiązania, które były dla mnie zaskakujące, dotyczące na przykład ruchu kamery i dzięki temu na przykład kilka tych jednoujęciowych powiedzmy scen mm -hmm. nawet niektóre z nich są bardzo długie, bo scena z Żydami pędzonymi przez wieś trwa prawie dwie minuty, więc mm -hmm. jest w realizowana ujęcie. w jednym ujęciu. Więc to też są takie historie, które wymagają trochę więcej pracy, trochę więcej prób. Ale potem też sprawiają dobre wrażenie na ekranie. Tak, ale też potem praca reżysera polega na tym, żeby to zmontować. Tak. Y I miałeś takie poczucie, że to wszystko się, wiesz, no, tu, 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 się, tu jest wszystko ładnie, ładnie, cudownie się kręci, mamy ten spokój. Wszedłeś na montaż i ten spokój dalej był? Jesteś taki precyzyjny też, żeby byłeś przygotowany do tego y montowania? Czy miałeś jednak tam dylematy, my mieliśmy, na co się zdecydować? Y powiem ci tak. Mieliśmy na tyle komfortową sytuację, że Jarek Barzan przyjeżdżał do nas na 3 do 4 dni w każdym tygodniu, kiedy byliśmy w tokarni na zdjęciach, i na bieżąco ten materiał montował. Właściwie ja w poniedziałek miałem ogląd y, całego materiału, który on miał powiedzmy od środy, od czwartku zrobiony, tak? a poniedziałek, wtorek montował mi przed wyjazdem do domu do Warszawy na weekend, i, i właściwie. Y, ta, pier ta pierwsza układka, tak, trochę, trochę tak, trochę w takim stylu. Ta pierwsza układka, ona właściwie powstała w Tokarni i my już wiedzieliśmy, że ona ma swoje wady, ale też wiedzieliśmy, że sceny, co do których mieliśmy jakąś niepewność, że one się sprawdzają. I to mi bardzo ułatwiało sprawę, być może stąd też brał się ten spokój, o którym mówisz, ale też byliśmy zakwaterowani w miejscu, którego można było 3 minuty dojść na, na plan, więc dawało nam to komfort bycia. Tak. właściwie jednocześnie w tym samym miejscu. Możemy no potem i... powiedzieć, że to tokarnia, to, to, to Skansen, to tokarni w Województwie. Skal, skansen w tokarni to w które normalnie i... można odwiedzać. Tak, które można odwiedzać i można też odwiedzać pana Krzysztofa w hotelu Cynamon, bo to on też tam <grym> fantastyczne miejsce, że zresztą świetna kuchnia, w ogóle wszystko co najlepsze. E, można było nie wyjeżdżać, ale, e, ale jednak <grym> trzeba było, bo potem trzeba było w Warszawie wejść do montażowni i robić kolejne układki tak. i jakby pokazywać, testować, sprawdzać, bo to zawsze tak jest. Nigdy to nie jest tak, że za pierwszym razem ułożysz film i on idzie. Tak. Z, z serialem, z teatrem telewizji też jest tak samo. Powstaje ileś wersji, ileś układek i któraś z nich jest tą, którą akceptujesz. I w tym wypadku było podobnie, bo to, co widzicie na ekranie, to jest bodaj dziewiąta układka dziewiąta układka. No i też potem jest ta sztuka skracania, kombinowania, tak. dodawania muzyki, no bo też powiedzmy, tak. że y, Paweł... muzyki, dźwięków wszelakich, gwarów, no to wszystko, to wszystko tworzy atmosferę, bo nie wszystko daje się zarejestrować na planie. Choć przemyk naprawdę świetnie dźwięk zarejestru. Przemek Kamieński. Tak. A słuchaj, a czy masz coś takiego, że nie wiem, masz tę którąś część tej pracy reżysera, którą lubisz najbardziej? Mówimy o tym, że jak wchodzisz na plan jako aktor, to za, za każdym razem robisz coś po raz pierwszy. Myślę sobie, że też to jest związane z taką radością jakoś tworzenia w przypadku bycia reżyserem która z tych rzeczy mówiąc kolokwialnie najbardziej cię kręci że po prostu wchodzisz do tej montażowni i się cieszysz czy, 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 czy który to jest moment Na każdym etapie jest fantastycznie bo najpierw jak... naprawdę Tak Naprawdę bo czytasz scenariusz który się zainteresowuje i zaczynasz się zastanawiać nad rozwiązaniami nie tylko tymi które zaproponował scenarzysta Ponieważ, yy, ponieważ yy, no, wpisuje się czasem yy, pewne didaskalia, z których wynika, że ze sceny w scenę można wejść w taki bądź inny sposób. Ale nagle gadamy z operatorem, rozmawiamy z aktorami, ktoś wpada na jakiś pomysł, który inspiruje cię do czegoś i już przed rozpoczęciem zdjęć masz. Masz cały, cały bagaż, cały, cały, cały wiesz, całą walizkę pomysłów, Aha. które chcesz zrealizować. Jak wchodzisz na plan, no to jest ten entuzjazm, że możesz to robić jeszcze wtedy, kiedy wychodzisz, jest w ogóle fantastycznie. A jak zdjęcia się skończą, jest trochę żalu. Trochę jest odstawienia. trochę syndom odstawienia jest, ale potem kuchnik. na chwilę za chwilę pojawiasz się w montażowni, gdzie powstają kolejne cudowne rzeczy, i nagle okazuje się, że nawet jeżeli nie wszystko pasuje, to możesz to poprzycinać bądź powydłużać, poskracać, poprzestawiać. Czasem jest też kolejność scen przestawiona, z, z, z dużym, że tak powiem, sukcesem się to robi. I potem nagle okazuje się, że każdy kolejny element, to, to, już jest, to już się dzieje ta magia wtedy, tak? To już się dzieje ta magia. Ona jest oczywiście połączona z rzemiosłem filmowym cały czas, bo ono nie kończy się to rzemiosło tak. na, na skończeniu zdjęć. Ono cały czas trwa. Natomiast ta magia ciemnej sali, w której robisz kolejne efekty i przychodzą do Ciebie kolejne pomysły ludzi, którzy z Tobą współpracują, czy po raz pierwszy słyszysz muzykę podłożoną pod jedną, drugą scenę, a potem pod cały film i czekasz z wypiekami, to myślę, że to jest... No, Trudno tak. wybrać taki moment, Wiem, który, każdym... który lubię nie? najbardziej. No, chodzi... mo mogę Ci powiedzieć, że najbardziej męczy okres zdjęciowy, bo on wymaga najwięcej napięcia. <laughs> Ale też takiej dlatego, fizycznej że... roboty, prawda? Fizycznej pracy, tak. czysto fizycznej pracy, bo dzień zdjęciowy trwa 12 godzin, musisz wstać o świcie, pójść yy, yy, spać w nocy. Jeszcze często bardzo w trakcie tych zdjęć trzeba zrobić jakieś dokumentacje. W tym wypadku akurat tak nie było, no bo mieliśmy wszystko skoncentrowane w tokarni, 80% zdjęć, więc wiedzieliśmy o co chodzi. Ale też musisz czasem robić zdjęcia w nocy i zmieniać sobie ten tryb życia, więc to jest, to jest pewnie najbardziej szaleńcze. Ale, yy, ale nie, 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 nie zamieniłbym się z nikim na, na robotę. No. Kiedyś, e, ktoś Biurową, cię zapyta... przepraszam. Kiedyś ktoś cię zapytał o to, czy nie pamiętam już. W... To nie wywiadów, których udzielałeś w kontekście samych swoich, czy nie korciłeś się, żeby tam jednak zagrać i powiedziałeś, że skoro rolę księdza już <laughs> obsadzona, to jednak nie. Nie myślałeś, nie. żeby jednak Wojtkowi zabrać robotę, Malajkatowi? Słuchaj, nie, 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 ja sobie zażartowałem. Rzeczywiście, że jedyna rola, którą mógłbym zagrać w tym filmie, to, to jest rola księdza. Wszyscy się bardzo uśmiali, ja również. Natomiast ja Sutannę już dosyć długo naciskałem się, żeby jeszcze w tym projekcie to robić. Uważam, że Wojtek zagrał fantastycznie. Księdza, jego bardzo lubię w tej roli. Zresztą wszystkich kolegów uwielbiam w rolach, które zagrali. One, one niestety nie są duże. Tak. Tak, bo to jest też takie, właśnie zastanawiam się, czy po premierze, nie wiem, taki Janusz Habior, albo, albo Mirosław Baka, którzy bardzo są doskonałymi aktorami, mm -hmm. a jednak mają te role malutkie. Podejrzewam, że to też musieliście ciąć, prawda? To jest. Yy, no wiesz, yy, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. To w ogóle nie ma tutaj nie, nie ma, Nie wiem, ma do ciebie dyskusji. powiedział, kurde, Artur, dowiedziałeś mnie. Właściwie bardzo wielu rzeczy nie wycięliśmy naszym kolegom z tego, bo. Yy, bo wydaje mi się, że w efekcie z tego materiału, który mieliśmy ułożony w pierwszej układce odpadło nam jakieś 20 minut chyba. A to to, nie, bardzo to nie jest bardzo precyzyjne. To nie jest bardzo wiele, wydaje mi się, tak. to nie jest bardzo wiele. Natomiast yy, no wiesz, to, były, to były małe perełki, które tak, oni zgodzili się zagrać, bo tu król w tym filmie jest tylko jeden. Nazywa to się jest. Adam Bobik, i proszę zapamiętać Bobik, to nazwisko. Tak, to jest, to jest ten, ten wspaniały aktor, który zagrał brawurowo Pawlaka, wszyscy inni są jakby, no trochę są na drugim planie, to, to też niestety tak jest, ale taka jest konstrukcja filmu. Ten film opowiada o Bobiku i tak. o konflikcie z Kargulami, rodzin, rodziny Pawlaków, ale ten konflikt jest jednym z elementów, on nie jest jedynym elementem, na którym budujemy tę całość, on jest niezwykle ważny i w wielu miejscach bardzo jest dominujący przez chwilę w scenie, ale potem wracamy do naszego bohatera, za którym... Podążamy. Za podążamy. No i też jest pięknie obsadzony, właśnie, bo chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać o, o tej treści, ale jak już byliśmy przy księdzu, to żeby zamknąć ten temat. Tak. Czy ty widziałeś serial 1670? Tak. Widziałeś ojca księdza O, księdza, Żbija. księdza Żbija, to jest tak. <laughs> I co ty o tym sądzisz? Bo ja uważam, że to wspaniałe, że trafiłeś i po prostu do… Rozbawiło mnie to. cudownie zagrane niezwykle. przez y, Kiliana, bo, że, bo tak, z, Mariusza. Mariusza, Mariusza. tak. Rozbawiło cię. Rozbawiło mnie to. Tak. Wiele, że trafiłeś. To no, jest cytat Wspaniale wiesz, być na kartach, innego, no, innej no, twórczości. Tak, 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 tak. Zdarzyło się. Zdarzyło się, że to, że to fantastyczne bo jak księdza jakoś tak przylgnęły do mnie te postaci, bo kiedyś grałem nieodżałowanego księdza Wójcika, który w 70. latach ukradł z, 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 z kopię obrazu. Matki Boskiej, który peregrynował mhm. przez Polskę, dopóki komuniści go nie zaaresztowali i nie zamknęli w Częstochowie na Jasnej Górze, a ksiądz Wójcik jeszcze z, z dwiema zakonnicami i drugim księdzem wykrali ten obraz i on w Radomiu, w katedrze w Radomskiej się pojawił i peregrynował potem już obraz, bo, bo władze nie mogły już nic z tym zrobić, ale była wielka afera. E, cudowna postać zresztą ten ksiądz, więc miałem, e, Czyli, miałem tak jak okazję jak księży sutannych... grywać, ta, ta Sutanna do mnie przylgnęła, więc ten kolejny ksiądz to, to już by było, było... Jeden zdecydowanie, za daleko. zdecydowanie za dużo. <laughs> Ale powiedziałaś o tym, że to jest historia osadzona i jakby widz podąża absolutnie za Pawlakiem, którego gra brawurowo Adam Bobik. I też pięknie o tym mówisz, że to jest historia o świecie, którego już nie ma. I dla tak. mnie, ja ci też to już mówiłam a poza kamerami, że ten film jest bardziej wzruszający i sentymentalny i opowiada yes. piękną relację. Yes. Piękną relację tak też być. i miłości, i, i gdzieś porzucenia tego, w czym chyba nie ma nic dobrego, co się tak bardzo kocha, i gdzieś mm -hmm. gdzie ktoś przerzuca na drugi koniec świata i musisz wszystko mm -hmm. porzucić, więc e, scena, to no też nie chcemy ludziom, którzy nie widzieli tak. tego filmu, ale jest przepiękna scena miłosna w tym filmie. E, i no, on bawi ten film, ale bardziej mnie wzrusza, bardziej jest sentymentalny według mnie. Mówisz, jest, jest, czy takie było założenie? Takie taki było był założenie. Takie było założenie, bo ja wiedząc, że spodziewając się, może nie, ale spodziewając się, jakie będą oczekiwania widzów, kolegów, nie wiem, krytyków. Wiedziałem, że wiedziałem też, jaki film chcę i jaki chcemy zrobić, bo o tym rozmawialiśmy długo z naszymi, z naszymi współtwórcami. Chodziło o to, żeby zrobić dokładnie taki film, jak mówisz, żeby on. Trochę bawił, bo jednak jest to historia komediowa i te postaci, które znamy sprzed pięćdziesięciu kilku lat, one były komediowe. Czyli to my nie uciekniemy od porównań z Hańczą i z Kowalskim. Nie unikniemy, nie ma takiej możliwości. Więc jakiś pierwiastek tej komediowości musi być w tym tekście zawarty. I tak go zresztą autor napisał, że my z wielu wątków musieliśmy niestety zrezygnować, ponieważ pierwotny scenariusz. To było 250 stron, jakieś 300 minut filmu by tego wyszło, a mamy w efekcie tak, to 112, a mogliśmy zrobić tylko jeden film, nawet nie mogliśmy dwóch części robić. Więc z wielu wątków musieliśmy zrezygnować, ale od początku wiedziałem, że nie mogę komediowo, wyłącznie komediowo opowiedzieć takiej tragicznej historii jak wygnanie z ziem rodzinnych, bo to jest tragiczna historia w efekcie. Dlatego wiedziałem, że muszę to na swój sposób wyważyć, żeby nie epatować tym dramatem aż tak mocno i wszędzie tam, gdzie się da, przełamywać go jakimś humorem, choćby najdrobniejszym żartem, jeżeli on będzie możliwy i wynikający ze scenariusza i sytuacji, jaką sobie stworzymy na planie, ale jednocześnie, żeby też nie unikać momentów, Wzruszających, takich naprawdę, które wyciskają łzy. I wiem, że wyciskają łzy, bo widziałem reakcje widzów na kilku y, projekcjach, normalnych projekcjach w kinie. Więc y, poczytuję sobie to za, y, za, za ten sukces, który odnieśliśmy, jeżeli widzowie w ten sposób na film reagują. To prawda. A jak powiedziałeś jedną ważną rzecz, że czas zdjęciowy to jest taki czas trudny fizycznie? To ciało aktora, reżysera musi być na to przygotowane. Mhm. Czy ty jesteś człowiekiem, który, nie wiem, w tej tokarni jak już kończył te zdjęcia, to szedł, biegał, nie wiem, chodził. Ja się wystarczająco szedł, nabiegałem w tokarni. <grym> wiesz? Szedł wiesz, do dzisiaj siłowni. Te, dzisiaj wiesz, też biegłem z jednego wywiadu do ciebie na drugą rozmowę, więc przyznaję szczerze, że jak wracam do domu, Aha. to już yy, niekoniecznie mam spacer z psem mi dobrze zrobił Naprawdę, zrobi. tak, ale czy ty jesteś stawić. taki, że musisz odreagować czy nie potrzebujesz? A jeśli tak, to w jaki sposób odreagowujesz? Wiesz co, ja odreagowuję chętnie odreag odreagowuję w samotności, ponieważ mhm. na co dzień jestem w dużej grupie ludzi, więc bardzo lubię ciszę, bardzo lubię, nie wiem, las, usiąść sobie nawet w ogrodzie, poczytać coś tak, zastanowić nawet zdrzemnąć. Delikatnie, ale też w takiej prostej aktywności fizycznej, w sensie, w sensie zagrabienia czegoś, podrąbania drewna, bo to mi daje normalny napęd. Ja też nigdy nie przestałem robić zakupów, nigdy nie przestałem wynosić śmieci, nigdy nie oderwałem się od tej rzeczywistości. W tym trochę mi moja żona pomaga i w ogóle cały ten świat, który zorganizowaliśmy, bo my kiedyś umówiliśmy się na to, że w domu jesteśmy rodziną a poza domem jesteśmy w pracy, tak? tak? wtedy kiedy jesteśmy w pracy, a nie na wakacjach. Tak. I jakby ja staram się zawsze robotę zostawiać za progiem na wycieraczce. Czasem się to nie udaje, bo jeżeli mam się nauczyć dużej roli do teatru, no to muszę siłą rzeczy uczyć się w domu, to to wtedy zamykam się w gabinecie albo gdzieś w sypialni i tłukę. tłukę. I zawsze ci się tak udawało. Bo teraz mi się przypomniało, żona Mirka Baki mi bardzo tak. pięknie opowiadała, też aktorka, która mhm. gra razem z panem Mirosławem. Pozdrawiam serdecznie w teatrze w Gdańsku, mówiła, że jak po chłopach wracał mhm. do domu, to mówi. Trochę musiałam go sprowadzić na ziemię. <laughs> Pan Mirosław przy tym był, więc jest świadomy tego. E, e, słuchaj, czyli nie miałeś nigdy takich. Chcę takiej... ci powiedzieć, właśnie, przepraszam, że wchodzę nie, w słowo, nie, ty... ale to jest właśnie ten plecak, o którym mhm. mówię. To jest to doświadczenie, które masz. Jak ja zagrałem w psach i przyjechałem do domu, no. to Paulina mówi: Boże, jak ty klniesz. <laughs> e, to było męskie kino, tak? tak. Tam się takich słów e, używało i w związku z tym jakby też się do tego przyzwyczajamy. Każdy z nas jakiś ten kawałek tej postaci e, bierze do siebie, bierze w siebie. No bo każdy mhm. też z nas, e, wiolonczelista ma instrument, e, pianista ma fortepian, a, a my mamy ciało. ciało. No. Mamy ciało ubrane w, e, przez kostiumografa, ucharakteryzowane przez Fantastyczne charakteryzatorki, ale tak naprawdę jesteśmy my Pracujesz sami. jesteś na własnym organizmie. Więc to te brzmienia gdzieś w nas pozostają zawsze. No dobrze, to tak sobie myślę, że, że musi się pani Paulina cieszyć, że potem dostawałeś tych księżyń tych lekarzy. <noise> Wiesz, to też może niezabawne, jak kiedyś mój syn na huśtawce tak chuształ się, huśtał, a przyjechała. Przyjaciółka nasza przyjechała ich odebrać z przedszkola i swojego syna, i Karola, i Karol się huśtał i mówi: Aleluja, aleluja, aleluja. A Aldonka mówi: Karol, przestań, a on cały czas: Aleluja, aleluja, aleluja. A Karol, dlaczego ty tak cały czas mówisz: Aleluja? Mówi: Jak to, dlaczego? Przecież mój tata jest księdzem. Więc wiesz to. Takie historie też się zdarzały. Trochę do domu się jednak tej roboty no, przenosi. Siłą rzeczy. Słuchaj, no ale musimy o tym powiedzieć, bo ja bardzo będę chwalić Twoje dzieci, że jednak e, udało Wam się e, zachować e, raz, że e, tę prywatność, mm -hmm. bo też powiedziałeś kiedyś o tej rozpoznawalności, że już z nią wyszedłeś i od, od, od niej też Twój zawód się zaczął. Tak. Myślę, że wtedy ta rozpoznawalność była inna, nie było mediów społecznościowych, nikt tak mocno nie chciał zaglądać w ten mm -hmm. świat i w ten. Y, tę rzeczywistość to która prawda. powinna to być To były czasy kiedy jak jak to kiedyś pewna doświadczona dziennikarka powiedziała, jak przynosiło się do redakcji zdjęcie Zapasiewicza Aha. Łapickiego bądź łomnickiego i jedno było ładne, drugie złe, to to złe się rzucało do kosza, a to dobre publikowało. Teraz jest odwrotnie. Prawda? Teraz się te złe publikuje, a te dobre wyrzuca. Coś w tym jest. Chodzi mi tylko o to, że udało wam się zachować wasz świat i, i tę prywatność. Natomiast no, genów się nie Udało oszukać i te e, artystyczne e, geny, e, że tak powiem, rozkwitły. I mm. zarówno twoja córka, która wydała ile kilka dni temu singiel, e, kolejny tak. zresztą, tak. jak i twój syn Tylko Wszyscy ty. razem tworzą. Tylko, ty, Tylko ty tak, ty, tak. Jako Sandy, Eva, bo e, szykuje jecha, bo mm. szykuje się płyta, która będzie na. Na 8 marca we współpracy z muzyką wydano. E, pod, pod tym samym tytułem, tylko ty, tytułem, tylko ty. ten tak, Ale jest, singiel już jest dostępny. Jest dostępny na YouTube można go zobaczyć, tak. a oprócz tego y, z dziewczynami też w, współpracuje twój y, syn. I yy, tworzy też swoją. Tak, muzykę. właściwie obaj synowie y, trochę współpracują, bo Karol bardzo pomaga, y, kiedy Ewa przynosi pewne projekty do domu, no to Karol ich słucha, bo sam z kolei jest beatmakerem i on z kolei teraz wypuścił trzy dni temu chyba drugi singiel z tym z Jankiem co Chodzi, czyli z Młodym Janem. Tak. Y, I też premiera płyty właściwie za chwilę, bo to za kilka tygodni też płyta ich wyjdzie. No i rzecz by czyli można, że oni, to... oni w tym swojej muzyce pamiętają tego ojca z tych psów, nie? No tak, tak, tak. Znaczy w tekstach, w tekstach. jakby w tekstach. pojawia się dużo tego, co zarzuciła mi Paulina, jak wróciłem po psach do domu, to, to rzeczywiście. To jest język, który może ludzi w naszym wieku bulwersować troszeczkę, ale, ale on jest. On jest naturalny i im dłużej tej muzyki słucham, tym bardziej ją rozumiem i, e, i nawet mnie jakby to powiedzieć jara, to, to i tak nie jest określenie nowoczesne. Więc... Tak, właśnie powiedziałam mojemu 15-letniemu tak. synowi takie słowo i mówię mamo, błagam tak, cię. Tak, także takie małe przedsiębiorstwo rodzinne sobie dzieci moje zrobiły, bo z kolei Wiktor e, w szkole średniej, kiedy był jeszcze w Stanach e, jako zajęcia dodatkowe wybrał sobie fotografię i ta fotografia tak go wciągnęła, że że zaczął robić teledyski, najpierw Karolowi i jego kumplom w rapie, a Tylko Ty, na przykład wydane teraz przez dziewczyny trzy dni, trzy dni temu, tak, na walentynki, też jest autorstwa Wiktora, więc, a, a studiuje teraz y, jakby postprodukcję i zajmuje się, będzie się specjalizował w efektach 3D. Czyli przedsiębiorcy mogą wszystko razem robić. Mogą wszystko robić. W rodzinie siła chciałoby się rzec. Tak jest, tak jest. Co prawda, Wiktor, plany były takie, no. się dobrze zapowiadał, bo umysł ścisły. Plany były takie, że będzie jakimś profesorem, mhm. na jakiejś uczelni, ale. Się zmieniły. Ale tak mówisz, trochę jednak z żalem, że... Żeby... Nie, 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 broń Boże, my sobie kiedyś obiecaliśmy, że nigdy naszym dzieciom nie będziemy, nie będziemy mówili, co mają robić w życiu. Mm -hmm, oni mają się zajmować tym, co ich najbardziej kręci. Ewa do pewnego momentu miała być tenisistką, potem nagle się okazało, że muzyka ją bardziej kręci. Studia, która najpierw zaczęła, to były tłumaczenia specjalistyczne, włoski i angielski. Tak. I nagle po uzyskaniu licencjatu powiedziała, ja chcę jechać do Stanów i studiować muzykę, tak? taką tak. jaką oni tam mają. Więc powiedziałem, no. Jedź. Jedź, proszę, jedź. Ale to też jest piękne, bo yy, no, taka wolność. Yy, ty też miałeś taką wolność, prawda? Bo to o tym też rozmawialiśmy. By... I... Ograniczoną, bo <laughs> jakby moje dzieciństwo to są czasy słusznie minione, czyli czasy PRL-u, dzieciństwo i taka młodość. Pamiętam rozmowy ze szkół teatralnych z Piotkiem Gąsowskim na przykład, który. Nie uniknął wojska i poszedł na rok do wojska po tak. zakończeniu studiów, mimo że przez wiele lat studia artystyczne były zwolnione. Miały tylko jakby tak. wojsko na uczelni, zajęcia z wojska raz w tygodniu. Ale Piotr się tam znalazł i też pamiętam, jak kończąc uczelnię, bo ja w 90 roku wyszedłem ze szkoły teatralnej. Jak nasze rozmowy, kiedy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, nie wiedzieliśmy, czy złapiemy jakikolwiek etat. W teatrze kryzys był gigantyczny, nie było nic. Przecież wtedy nie było seriali, nie było nic, robiło się no. bardzo niewiele filmów. To najgorszy okres, tak naprawdę taki, dla polskiego tak, kina. Tak, to, to był, był najgorszy tak, okres, 90. na który trafiliśmy na tym początku. Także ja zawsze powtarzam, że trochę jakbym Pana Boga za nogi złapał z tym pierwszym projektem, takim poważnym pierwszym projektem czyli z, z Lawą Tadeusza Konwickiego, no bo on jakby wyniósł mnie w rozpoznawalność. Tak. Ja wyszedłem ze szkoły nieanonimowy, ludzie o mnie wiedzieli i dzięki temu zapraszali mnie do różnych przedsięwzięć. A też inaczej castingi tak. wówczas wyglądały i tych castingów tak. wtedy y, nie było. Nie było. Y, jedną rzecz jeszcze powiedziałeś, że świetnie w Tokarni gotowano. Tak. Czy ty gotujesz? Ja bardzo lubię. Jak mogę, jak mam wolne, to to, to jest jedno z tych zajęć, które mnie bardzo rozluźnia. Dobrze, to jednak, no czyli rzadko gotujesz, biorąc pod uwagę, jak zajętym człowiekiem słuchaj, jesteś. dzisiaj będę gotował. Dzisiaj tak. będziesz gotował? Dzisiaj będę gotował, tak, słuchaj, bo mam na to czas. To, słuchaj, to ponieważ dzisiaj jest taki dzień, że sobota, że u mnie w domu musi być na 14 obiad, bo moja córka od razu mi mamo, głodna jestem, więc ja cię będę puszczać w związku z tym. Od wczoraj w kinach, e, sami swój początek. Czątek, tak. Bardzo Państwu ten e, film polecamy w reżyserii Artura Żmijewskiego. Na premierze twoja żona wygląda obłędnie, no bo tak nie wypada mi powiedzieć, że ty wyglądasz obłędnie. K no w związku z tym, żeby dalej wyglądała obłędnie, to dla niej, bo naszy, dziękuję, nasz partner, e, nasz partner e, produkuje tylko e, odzież dla kobiet, więc e, Super. E, tylko, no aż, ale jednak to Super, dla bardzo Pauliny. Dziękuję. Pani Paulino, pozdrawiamy serdecznie, to jest prezent. Będzie zachwycona. E, mam taką nadzieję. Bardzo Ci dziękuję. Trzymam mocno. Jest. No kciuki, żeby frekwencja w kinach była taka, jak na pewno. Zapraszamy, zapraszamy państwa do kina. Dziękuję bardzo.